okazja, żeby filozoficznie porozmawiać o tym, czym są święta. Tak, i co my będziemy robić w te święta? No właśnie, no większość ludzi no po prostu odpoczywa w święta. I to jest rzecz chyba naturalna i normalna, prawda? No tak, mamy dodatkowy wolny dzień, chociaż z tym odpoczywaniem święta, no, znaczy właśnie robimy święta coś więcej niż tylko odpoczywamy, bo właśnie wykonujemy pewne czynności, które trochę nam w odpoczywaniu nawet przeszkadzają. Znaczy no nie wszyscy dzisiaj, no nie tak. Wszyscy, prawda, ale znaczna część ludzi święta traktuje nie tylko jako dzień wypoczynku czy dni wypoczynku, ale jako coś więcej, jako okazja do przeżycia czy sprawowania pewnych rytuałów, prawda? Właśnie, i to nawet z tym odpoczywaniem, o którym wspomniałeś, czasami stoi w konflikcie, no bo musisz właśnie zamiast sobie posiedzieć przed książką czy telewizorem z kubkiem ciepłej herbaty, no to musisz właśnie brać udział w różnego rodzaju rytuałach, przygotować się do nich, to jest wymagające. A mimo to ludzie podejmują ten wysiłek no, dużo wciąż. I tak, i na przestrzeni dziejów podejmowali, prawda? No, jak sięgniemy w historię, no to rytuały odgrywają ogromną rolę w życiu ludzkim. Być może dzisiaj ta rola została zmniejszona, no ale ona jest bardzo ważna. No właśnie, no ale to po co w takim razie ten wolny czas, który mamy, żeby odpocząć, zawalamy sobie tymi różnymi rytuałami? Znaczy, ja wydaje mi się, że no, tak jakbym próbował jako filozof spojrzeć, że rytuały są po to, żeby nadać ludzkiemu życiu jakiś głębszy sens. To znaczy, no, no wiadomo, że my z dnia na dzień żyjemy, wykonujemy pracę, wypoczywamy, przeżywujemy różne sprawy, ale no potrzebujemy tego, żeby nasze życie włączyć w jakąś szerszą narrację albo włączyć w coś głębokiego, w coś trwałego, coś, co jest nieprzygodne. No i wydaje mi się, że na tym polega religia, prawda? Że z jednej strony uczestnicy rytuału religijnego przeżywają swoje życie jako ważne, a z drugiej strony no, nawiązują kontakt, powiedzmy, w szerokim znaczeniu z istotą wyższą, no, która nadaje im ten sens, no, bo powiedzmy, życie tylko w doczesności no, jest bardzo ograniczone, ono się kończy, no, a ta więź z tą istotą wyższą sprawia, że jednak to życie staje się częścią jakiejś większej całości, no, zyskujemy nadzieję na wieczność i tak dalej. Czyli żeby przynajmniej na ten moment wyjść jakby z codziennego zabiegania, tak? Rozumiem? Tak. I te rytuały wykonać po to, żeby właśnie no, zastanowić się nad tym głębszym jakimś wymiarem rzeczywistości. Tak, nad głębszym wymiarem rzeczywistości. I nawet poświęcamy ten wolny czas, żeby... Tak, a niektórzy powiedzieli, powiedzmy, jacyś zwolennicy takiej filozofii projektującej, że to my projektujemy raczej nasze życie, nadać sens. Życiu. Nadać sens życiu, nadać sens codzienności, prawda? Po co jest Boże Narodzenie? No, z takiego antropologicznego punktu widzenia, no to jest przeżyciem wartości narodzin, prawda? Wartości narodzin. No, no co świętują chrześcijanie? No, organizują szopki, budują właśnie no, te takie miejsca, gdzie znajduje się dzieciątko. No i ktoś jakby z zewnątrz przyjechał, patrzył na to, no to co oni? Świętują narodziny, cieszą się dzieckiem, prawda? No coś najbardziej zwyczajnego, coś, co się dzieje u wielu ludzi, prawda? Co jakiś czas się to zdarza. Dla wielu ludzi to jest coś bardzo ważnego. No i oni to świętują, tylko że uważają, że za tym stoi jakiś głębszy no wymiar metafizyczny. No właśnie, bo tu chrześcijanie chyba nie tylko świętują sam fakt narodzin. To nie jest święto narodzin w ogóle, w ogólności, tylko to jest jednak Boże Narodzenie, a nie święto narodzin. No tak, ale antropolog kulturowy by powiedział, tak się domyślam, że świętują narodziny ludzkie, nadając im głębszy sens, a chrześcijanie wierzą, że ten głębszy sens polega na tym, że ten narodzony człowiek jest jednocześnie Bogiem. No tak, właśnie, czy to nie, jednak nie to jest istotą tych świąt? No, dla człowieka wiary to jest istotą tych świąt, no, ale wydaje mi się, że no, moja hipoteza jest taka, że na tym polega właśnie sukces chrześcijaństwa, że znakomicie tutaj spaja się to, co empiryczne, to, co takie bardzo przyziemne, bardzo ludzkie, no właśnie to, że dziecko się rodzi, z czymś głębokim, metafizycznym, nadprzyrodzonym, że to jest Bóg. No po prostu oni, chrześcijanie, no ja jestem chrześcijaninem, ja wierzę w to, że Bóg stał się człowiekiem, żeby wejść w życie ludzkie i przejść ten szlak życia, jaki my przechodzimy.
No ale właśnie, czyli to w tym sensie łączyłoby nas jako ludzi, ten gatunek. Nie tylko radujemy się z tego, że są narodziny, że to życie na nowo powstaje, ale że ma właśnie ten głębszy wymiar, o którym wspominałeś, bo sam Bóg przyszedł do tego życia, tak, stał się jednym z nas, więc to jakby nadaje sens głębszy egzystencji każdego z nas. No głębszy sens, no i daje perspektywę życia, no bo to oznacza, że jeżeli Bóg jakby wmieszał się w nasze życie, no Bóg jest wieczny, no to już jest przez sam ten fakt pewna sugestia perspektywy naszego życia wiecznego, prawda? Że to się nie będzie w śmierci kończyło. No zwróć uwagę, że dwa najważniejsze święta chrześcijańskie, najbardziej znane święta chrześcijańskie, które wrosły w naszą kulturę, no to jest Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tu święcimy narodziny, a w metafizycznym wymiarze wejście Boga w ludzkie życie. No a Wielkanoc, czy ten okres przed Wielkanocą, no to jest kontemplacja śmierci, cierpienia, śmierci, prawda? No bo to główne są te nabożeństwa. No, ale też ludzie... ostatecznie przejścia do życia, no bo tak, to jest święto. No ale w metafizycznym wymiarze, no że to jest przejście do życia, bo jest zmartwychwstanie. Okej, okay. No dobra, ale to człowiek wierzący, a tych jest chyba coraz mniej, ale nawet gdyby ich nie było coraz mniej, to zawsze możemy zapytać, a co człowiek niewierzący? Co no ateista może zrobić te święta? Czy no ma powód, żeby coś w ogóle świętować? Może świętować? To znaczy, no, na pewno na tym pierwszym wymiarze odpoczynku to każdy chce wypoczywać i każdy będzie walczył jak najwięcej. Tylko to właśnie mówię, że właśnie to wypoczywanie wydaje mi się stać trochę w sprzeczności z tymi rytuałami. Jak ja bym chciał wypocząć, to wolę sobie po prostu posiedzieć w domu, więc no, zaparzyć dobrą herbatę, wziąć dobrą książkę, obejrzeć coś, a nie przygotowywać wigilię, iść na wigilię, no dobrze się ubrać i tak dalej, robić te wszystkie rytuały. One jakby trochę stoją w sprzeczności z tym odpoczywaniem. Dobrze, ale to może jest taki sens wypoczynku, że zaczyna się mówić o różnych nowych typach duchowości, powiedzmy duchowości ateistycznej, duchowości indywidualistycznej, no bo ja muszę się przygotować na rytuał, bo należę do pewnej wspólnoty. No wiadomo, nie oszukujmy się, każda wspólnota zobowiązuje do czegoś. No tak, jasne. I rodzina, i kościół, i no cokolwiek byśmy wzięli, szkoła i tak dalej. Prawda? Tylko chodzi o to, rozumiem, że no podejmujemy ten trud, tak to nazwijmy, z jakiegoś powodu. No jednak sądzimy, że to jest wartościowe. No tak, no, ale no, że to jest wartościowe. No teraz pytamy, co ma zrobić tak, ateista. I teraz, no tak, tak, tak. Więc mi się wydaje, że najprostsza rzecz, że w tym wypoczynku on może znaleźć coś więcej. To znaczy, jeżeli on wypoczywa, to on powie, może powiedzieć, że ten dzień jest dniem świątecznym, nie tylko dla mnie, że ja wypoczywam, ale że ja intensywniej przeżywam swoje życie, prawda? Że ono jest jakoś dla mnie ważniejsze. No, Simon Blackburn, odwołajmy się do tej książki niedawno wydanej, pod redakcją Piotra Gutowskiego i Marcina Iwanickiego, gdzie zbierają znakomite fragmenty z filozofii analitycznej. Tak. I którą można znaleźć online, tak swoją drogą, to w opisach. Mam znakomity cytat, no, on jest ateistą, to jest świetny esej o tym, jak został zaproszony przez religijnego kolegę, religijnego Żyda, który go wciągnął w ceremonię, on nie za bardzo chciał w tej ceremonii uczestniczyć, prawda? Tak. Ale to staje się jakby powodem do jego refleksji, czy on jako ateista może przeżywać jakieś ceremonie, może odnajdywać jakiś głębszy sens życia. I on coś tu takiego w pewnym momencie pisze, że właśnie jest sens w przeżywaniu immanencji, jak to on określa, prawda? W przeżywaniu chwili. Mówi tak, że pewne chwile trwają krótko, ale nie odbiera im to sensu. Uśmiech nie musi trwać wiecznie, żeby znaczyć to, co znaczy. Nie ma niczego ponad sam proces życia, ani niczego poza nim. Co więcej, nie ma jednego celu, do którego te wszystkie procesy zmierzają. Może być ich wiele. Ale to w tym jest jakaś sugestia, że również ateista, mówimy w szerokim sensie, człowiek niereligijny mógłby próbować przeżywać chwilę jako jakieś objawienie się życia, jako fragment życia, kontemplować to, że cieszyć się życiem. O, byśmy powiedzieli, to jest ten moment epikurejski cieszenia się życiem, wreszcie cieszenia się życiem. Nie pracowania, tylko teraz się zatrzymam i... Cieszę się po prostu to... tam. Okej, ale to jak dajesz ten, to ja też mam cytat z tej książki, akurat innego autora, też ateisty, Thomas Nagel. I on pisze tak z kolei, ten fragment, który ja chciałem tobie zacytować i państwu.
świat pozaludzki, do którego wszyscy należymy i dzięki któremu istniejemy, również wysuwa wobec nas roszczenie, aby stać się częścią naszego życia. I teraz bardzo ładnie. Istnienie jest czymś niesamowitym, a codzienne życie, choć nieodzowne, wydaje się nań niedostateczną odpowiedzią, a wręcz jawi się jako porażka świadomości. No i tam dalej jeszcze pisze, no, że... No dobrze, czyli jeżeli codzienne życie jest niewystarczające, tak, no potrzebujemy święta. Tak, właśnie, no tak, że... No tak, tak, żeby odpowiedzieć. No, ale po co naglobić? Znaczy w tym sensie, gdzie on widzi podstawę do świętowania? Znaczy może wprost nie widzi, tak, nie znaczy mówi on w ogóle artykule, bardzo ciekawie, ale... zauważa, to jest bardzo ciekawa obserwacja, że filozofia analityczna jako pewien ruch większy w pewnym sensie poniosła porażkę, znaczy nie odpowiada na te takie podstawowe, egzystencjalne problemy ludzi właśnie. On mówi, że nazywa to świadomością religijną i to jest pewne myślenie, takie myślenie, że no właśnie to nasze istnienie domaga się pewnego wyjaśnienia. Jest niesamowitym faktem i chcemy zapytać, dlaczego istniejemy, ale też dlaczego jesteśmy częścią jakiejś większej całości, kosmosu jako no całości. No właśnie, a nawet można powiedzieć, że nas nie zadawala bycie tylko częścią. Tak, no właśnie tak, jest tą całość. Jest ta całość, tak? jaka jest nasza funkcja jakoś w tej całości. I ciekawe jest to, że część ludzi i wielu filozofów analitycznych ma takie nastawienie, nie mają w ogóle tej potrzeby, nie mają tej właśnie świadomości, on to nazywa to przeczuciem czy tam świadomością religijną i wielu ludzi po prostu nie ma tego przeczucia w ogóle. Oni uważają, że to pytanie nie powinno być w ogóle zadawane, że to jest pseudo pytanie, to tak jakby neopozytywiści o różnych pytaniach mówili, więc to tutaj jest właśnie, no nie ma po prostu takiego pytania. Ale nagle to jest unik, to jest ucieczka. Tak, on sam twierdzi, on akurat ma, on sam jest ateistą, nawet kiedyś mówi, że nie tylko wierzy, że Boga nie ma, czy tam nie wierzy, że jest, właśnie on mówi, że nie tylko, że nie wierzy, że jest, ale wierzy, że go nie ma, nie chciałby, żeby był, że nie chciałby takiego świata, ale mimo wszystko twierdzi, że taka odpowiedź, że to pytania nie ma, że to jest jednak właśnie unik, że nie zaspokaja to, że w człowieku jednak jest. No on nie daje takiej znaczy nie zaspokaja tego, taki naturalistyczny obraz rzeczywistości nie zaspokaja. Taki darwinizm, ale taki głęboko naturalistyczny nie zaspokaja, bo to są tłumaczenia wszystkie antycelowościowe. My czasami mówimy, że mamy oczy po to, żeby widzieć, a serce po to, żeby nam pompowało krew. To są zresztą przykłady dokładnie z tego tekstu. No ale to są metafory, czy takie skróty myślowe może bardziej niż metafory. No bo one powstały, oczy nie po to, żebyśmy my widzieli, tylko wskutek pewnych przypadkowych, długiego, bardzo przypadkowego procesu. Tak, ale czy nie możemy spojrzeć na to w ten sposób, że jesteśmy, to gdzieś w kilku miejscach czytałem, jak Dennett tak mówił, czy Dawkins, przecież ateiści to, tacy twardzi i to właśnie pozbawieni, bo może być ateista, ktoś to twierdzi, że Bóg nie istnieje, ale nie jest pozbawiony tej potrzeby religijnej, jak nazywa Nagel. No tak, a ci to, Dawkins z Dennettem, to raczej nie mają tej potrzeby. Ale zdarza się, ja mogę pokazać cytaty, akurat tu nie wzięliśmy się książek. W pewnym momencie mówi, Dawkins mówi, że jestem szczęściarzem wielkiej grze życia na przykład. Że on wygrał ten jego zestaw genów. Że się tu pojawiłem, prawda, że to jest coś fascynujące. Dennett mówi o wielkim drzewie życia, w którym żeśmy się pojawili i mówi, że to jest coś wspaniałego. No, czyli to jest pisanie nazw jakąś wielką narrację. Tak, tak, prawda? To jest. I też wielki, no powiedzmy sobie, wielki byt, no, że nie jesteś, że my żyjemy w tej cząsteczce, ale jednak jesteśmy czymś wielkim, czymś niezwykłym, no, czymś niepojętym. Mm-hmm. Ale to u Nagela to chyba nawet idzie jeszcze troszkę dalej, bo on postrzega tą całość, że jesteśmy efektem pewnych procesów ewolucyjnych, no, biologicznych, ale i później ewolucji jakiejś tam kulturowej i tak dalej. Ale on mówi, że to jest... Tu jest potrzebna jakaś perspektywa jeszcze właśnie poza ta naturalistyczna. On się na Platona powołuje. Znaczy, czy to jest powiedzmy słuszne czy nie, czy to jest Platon, czy nie, ale że jest jakaś celowość. Tak, ale że jest, znaczy tak, pewna forma celowości, że świat jako całość dąży do tego, żeby jego fragmenty prędzej czy później uzyskały świadomość, żeby były świadome tego, że coś świadome tu istnieje. Tak, to w pewnym sensie nawet, no, możesz powiedzieć po heglowsku, on akurat nie pisze o Heglu, ale jest, że świat jako całość dąży do tego, żeby prędzej czy później uświadomić sobie swoje istnienie. No i zobacz, i wtedy my i uświadamia sobie w tobie, we mnie. Dobrze, Piotr, ale to wtedy mamy zadanie.
bo my jesteśmy tymi, w których ma nas wszechświat się uświadomić, prawda? No tak. To jest wspaniałe zadanie, prawda? No tylko powiedzmy sobie szczerze, ja mam tutaj dwie wątpliwości. Znaczy jedna wątpliwość natury, pomijam kwestię dyskusji metafizycznej, czy to jest prawda, czy nie, bo to jest bardzo skomplikowane. Tak, tak. Ale pragmatycznie mnie to nie zadowala. No co z tego, że se uświadomi we mnie, a potem mnie nie będzie, prawda? Uświadomiło to w moich dziadkach, a już ich nie ma. To mnie nie zadowala. To pragmatycznie mnie to nie zadowala. To jest pierwszy punkt, dlaczego w tym sporze między tymi dwoma wizjami, powiedzmy sobie szczerze, teistyczną i panteistyczną, to są słowa ze słownika filozofii, prawda, czy bóstwo jest ponad światem, czy jest w świecie lub tożsamy ze światem, prawda, ale do tego to się sprowadza, jak mamy te uczucia religijne, prawda, to jednak mnie nie zadowala ta sytuacja, że ja jestem tylko cząstką, która przeminie i koniec. Okay. I druga sprawa, co do której mam wątpliwości, jeżeli my byśmy zaczęli wracać do tych religii, powiedzmy, panteizujących, no to gdzie tu rytuał? Znaczy, czy on proponuje jakiś rytuał? No tutaj na pewno nie proponuje, nie w tym tekście, nie. No w ogóle raczej propozycji takich właśnie nie ma. Znaczy pytanie jest teraz, no bo zaczęliśmy od świętowania i o świętowaniu no mówimy. To jak to świętować? Jak świętować to bycie częścią tej całości, która się uświadamia to znaczy, w nas? Wiesz, projekt tym bardziej, można że ten Blackburn, no właśnie ten tekst Blackburna właśnie zaczyna się od tego, że Blackburn się bardzo niekomfortowo poczuł na tej kolacji, nie chciał tego robić, co tam go prosili i rzuca też pytanie, no czy powinien, skoro w to nie wierzy, w te różne no rzeczy. No tak, ale on by był skłonny no, do takiego świętowania indywidualistycznego, prawda? Na jakimś, to co stosowaliśmy, jakimś przeżyciu tego uśmiechu, prawda? Tak. Czy oglądanie no ale właśnie sztuki. Jak to, co tu zrobić? No bo chrześcijanie mają tą Wigilię na przykład chociażby. Tak, tak, spotykają tak. się, jest rytuał, czytają kawałek Pisma Świętego, składają sobie życzenia. I tak idą na pasterkę. A co ma zrobić taki no, heglisto-platonista, który znaczy, czuje wiesz, się no, cząstką czegoś? Ja powiem, że to się da zrobić. To się da zrobić. Ja znalazłem w jednej książce tam Lewina, takiego chyba najlepszego panteisty obecnie australijskiego. Tam jest taki podrozdziałik o jak to rytuale panteistyczne. Taka liturgika panteizmu. Ale nie, no to jest bardzo... najsłabszy fragment książki, krótki, niedopowiedziany. Mówię to z pamięci, bo to dawno dosyć czytałem. Tylko, że to już wyszło z naszej kultury. Bo chodzi o to, że te religie pierwotne no, kiedyś były, ludzie w tym uczestniczyli, ale zostały zastąpione dojrzalszymi religiami teistycznymi. I my jesteśmy kulturowo w to wkorzenieni jednak, w te religie teistyczne. Nasze rodziny, nawet jak ktoś porzucił te religie, no to jednak elementy tej tradycji zostają. I trudno szukać jakiegoś nowego rytuału, no my mamy już zastane rytuały. Dlatego jeżeli ja bym rekomendował na koniec naszej rozmowy coś, no to po pierwsze świętujcie, po drugie nie tylko wypoczywajcie. Czy wierzący, czy niewierzący. Tak, nie tylko wypoczywajcie, po trzecie spełniajcie rytuały, ale no, moim zdaniem jednak te rytuały, które nam zostały, są sprawdzone. Są sprawdzone. Czyli co, ty byś sugerował, że jak ktoś nawet w to nie wierzy, to żeby usensownił sobie te rytuały tą swoją filozofią, którą tam ma, ale... No, przy czym no, ja bym odradzał jednak tą filozofię panteistyczną jeszcze z jednego względu. No wiesz, no moje pragnienie jednak życia wiecznego z osobami. Ja chrześcijaństwo, możemy dyskutować o prawdzie, ale taką wizję ma. Taką wizję prawda. Ma. Bóg staje się człowiekiem, żeby nas wziąć do siebie i tam spotykamy się z osobami, z naszymi całymi rodzinami, tych ludźmi, którzy już nie żyją. Ale... I to jest osobowe, to jest nasze wzajemne życie, to jest fantastyczne. A co no? Ale z kolei ja wiesz doskonale lepiej ode mnie, że są tacy, dla których ta wizja jest z kolei nieatrakcyjna. No, właśnie by, znaczy... Inną wizję by jednak sobie widzieli. To, ta wieczność może być nudna. No, tam rozmawialiśmy kiedyś o tym. Ale o nudzie wieczności to wydaje mi się, to porozmawiamy w kolejnym razem przy czasie, bo to jest problem czasu. A dzisiaj zakończmy tą, żeby jednak świętować. Masz rację, że no, to być może zależy od naszej osobowości, że jedni będą świętować tak, inni inaczej. To wszystko prawda. Ale warto uświadomić sobie te wszystkie konteksty filozoficzne, o których mówiliśmy. I
ja uważam, że warto zachowywać tą tradycję, w której jesteśmy, bo to również daje nam ogromną ciągłość. No i te święta no, chrześcijańskie są świętami głęboko humanistycznymi. Głęboko na pewno są optymistycznymi. I optymistycznymi. To jest wizja optymistyczna. No, i tego optymizmu wszystkim teraz życzymy. Państwu, naszym widzom, słuchaczom i tak dalej życzymy i zapraszamy na nasze następne spotkanie. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt.